Drogowskazy. Bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć kolejny odcinek Drogowskazów na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. No i cóż, jak zawsze zapraszam Was do tego, żeby spędzić z nami nadchodzącą godzinę. Zwłaszcza, że dzisiejsze spotkanie będzie pełne kolorów, pełne smaków, pełne ludzi, których można poznać, pełne obserwacji, pełne wrażeń. Myślę, że wielozmysłowych. Tak to wszystko, co powiedziałam, można by zapewne podsumować, dlatego że spróbujemy wybrać się do Indii. Myślę, że Indii budzą w nas wiele skojarzeń. Pewnie myślimy o Indiach jako o kraju, który jest zamieszkany przez największą liczbę obywateli, o kraju wielokulturowym, kraju z niezwykłą historią, ale też zapewne jako o kraju bardzo biednym, kraju, który boryka się z wieloma problemami, kraju, który bardzo dotkliwie odczuwa wszelkie tąpnięcia, kryzysy gospodarcze, ale także zdrowotne i humanitarne. Mimo to Indie mają w sobie coś takiego, że niezwykle ludzi przyciągają, ale jak niedawno przeczytałam, to nie piękno widoków Indii, to nie lazur morza, błękit nieba tak zachwycają ludzi, ale intensywność Indii, to jak tam się żyje. Indie są też krajem ogromnym. My siłą rzeczy skupimy się na jednym jego fragmencie, mianowicie mieście, które zmieniło swoją nazwę, a być może w języku wielu z nas te nazwy funkcjonują wymiennie. Tymczasem Bombaj w 1995 roku stał się Mumbajem. Autorka książki, z którą dzisiaj będę rozmawiać, bardzo skrupulatnie przestrzega, żeby używać tych nazw w zależności od tego, jaki moment dziejowy opisuje. Przyznam szczerze, że ja mogę mieć z tym problem, bo moją przygodę z Indiami rozpoczęłam od książki Bombaj Mumbai, Potrzeby miasta. Wcześniej w Indiach nie byłam, ani też za bardzo się tym krajem nie interesowałam, przyznaję się bez bicia. No, ale to się zmieniło i mam nadzieję, że podobnie będzie w waszym przypadku, a to za sprawą rozmowy właśnie z autorką książki, o której wspomniałam, panią Iwoną Szelezińską, pisarką, dziennikarką, autorką książek, organizatorką wypraw, a nawet założycielką biura podróży, które specjalizuje się w wyjazdach w ten rejon świata. No i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, że jesteś z nami, że o Indiach i miłości do tej części świata będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wspomniałam już o jednej dacie, to jest rok 1995, kiedy Bombaj stał się Mumbajem, ale mówiąc szczerze, chciałabym zacząć naszą rozmowę od daty nieco bliższej, ale tylko nieco, bo od roku 2003, to jest, ja nie będę liczyła ile lat temu, bo po co, bo wtedy odbyłaś swoją pierwszą podróż do Indii. Nagle znalazłaś się w rzeczywistości Delhi. I co się wtedy stało? Wówczas taką moją siedzibą, w której funkcjonowałam na co dzień i z której wyjeżdżałam gdziekolwiek, był Kraków. Ale Sopot to moje rodzinne miasto. No i przed wybraniem się w tą pierwszą daleką podróż właśnie do Indii, dojechałam do domu, do domu rodziców. No i tata, o czym wspominam w książce, w samym wstępie, wiózł mnie na lotnisko na Okęcie. Był to faktycznie 2003 rok i byłam cała w emocjach, jadąc tak daleko po raz pierwszy. Była to podróż, którą odbywałam samotnie, po to, żeby spędzić właśnie w Indiach długie miesiące, dokładnie 9 miesięcy. Wówczas byłam jeszcze studentką i w trakcie studiów zrobiłam sobie taką roczną przerwę na to, żeby zobaczyć, jakie Indie są, czy mi to miejsce odpowiada, czy koresponduje ze mną. No i po tych 9 miesiącach powrót do kraju, szczerze mówiąc, był trochę zaskakujący i trudny, bo jak się ma szansę skonfrontować z tak odmienną przestrzenią, to później powrót do tej zastanej, jakby znanej rzeczywistości też wymaga pewnej adaptacji od nowa. Nie wiem, czy to nie jest karkołomne zadanie, żeby spróbować uchwycić to, co sprawia, że Indie, mam wrażenie, że wywierają na człowieku jakiś stały wpływ. Piętno to jest złe słowo, ale po prostu trochę zmieniają już późniejszą optykę. Nie wiem, czy to jest kwestia odmienności kulturowej, czy może religii, hinduizmu, buddyzmu. Może to jest kwestia tego, co się widzi, albo z kim się rozmawia i w jakim otoczeniu się przebywa. Myślę, że to jest zupełnie indywidualna kwestia. I no ja przez te 20 lat mam kontakt bardzo żywy z Indiami. Jak wspomniałaś, pracuję w turystyce i bardzo często wyjeżdżam tam prowadząc grupy turystyczne, więc konfrontuję się z ludźmi, którzy najczęściej są w Indiach na krótko i po raz pierwszy. I widzę różne ludzkie reakcje. Niektórzy faktycznie są zaciekawieni tą przestrzenią, niektórzy potrafią się na nią otworzyć i czerpać z niej jak najwięcej. I taki chociażby dwutygodniowy wyjazd pewnie zmienia jakoś ich optykę.
ale jest to, tak jak wspomniałam, kwestia naprawdę bardzo, bardzo indywidualna. Jest cała masa ludzi, którzy w ogóle pewnie nie mają w swoich planach wyjazdu do Azji Południowej, a tym bardziej do Indii, bo są one bardzo specyficzne, bardzo intensywne, tak jak wspomniałaś na początku. I ten lazur, to są twoje słowa. Tak. Ten lazur morza i miękka sierść wielbłąda, o której wspominam, to są elementy, które faktycznie przyciągają turystów i są one bardzo istotne i obecne w Indiach jak najbardziej. Bardziej, ale to, co dla mnie jest jakby najważniejsze w tym kraju, to fakt, że jest to wielokulturowa przestrzeń, wieloreligijna przestrzeń. Miejsce, gdzie dominującym elementem jest właśnie drugi człowiek, bo Indie to no, największy w tym momencie, jeżeli chodzi o populację, kraj świata. Mieszka tam 1,4 miliarda ludzi. I ten element ludzki jest absolutnie wszechobecny. Czyli jeżeli ktoś lubi kontakt z drugim człowiekiem, lubi być w takim ludzkim gąszczu, no to jest to jak najbardziej miejsce dla niego. O tym naszym wrażeniu, że Indie to jest kraj bardzo ciasny, gęsto zaludniony, gdzie no człowiek żyje na człowieku. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiały w drugiej części naszej rozmowy. Ale ja bym chciała jeszcze zostać w tym 2003 roku i zapytać cię o pierwsze wspomnienie, pierwsze wrażenie. Może to być coś, co wspomina jako rzecz, którą uderzyła cię najbardziej, a może to będzie to, co poczułaś, czy zostało z tobą na zawsze zaraz po wyjściu z samolotu? Jeżeli chodzi o ten pierwszy kontakt, to faktycznie zaskoczyło mnie praktycznie wszystko. Nie byłam zupełnie, pomimo wielu książek, które czytałam już będąc na studiach, bo studiowałam filologię indyjską, więc jakby ten temat indyjski był ze mną na co dzień. Pomimo filmów, pomimo artykułów w gazetach, no generalnie nie byłam absolutnie gotowa na doświadczenie tej przestrzeni w takim sensie autentycznym, bezpośrednim, no i takim bardzo intensywnym na samym starcie, bo byłam w nich po raz pierwszy. Byłam zdana na siebie. No i miałam dużo czasu i to był ważny element, bo udało mi się i miałam po prostu taką szansę przejść przez proces, który nazywamy szokiem kulturowym w sposób taki bardzo naturalny i gładki, w takim sensie, że miałam czas. Mogłam sobie pozwolić na to, żeby powoli adaptować się do sytuacji. Zaskoczyło mnie naprawdę wszystko. Zaskoczył mnie klimat, zaskoczył mnie zapach powietrza, właśnie ilość ludzi i zwierząt na ulicach. Teraz też, już 20 lat później, Indie wyglądają trochę inaczej niż w tamtym czasie i inaczej się organizuje wyprawę do Indii dziś, a inaczej można było to zaplanować wówczas, bo wtedy nie mieliśmy jeszcze takiego dostępu do internetu, przynajmniej ja nie miałam. Nie mieliśmy smartfonów z GPS-em, z różnymi aplikacjami, za pomocą których bukowaliśmy sobie jakieś hotele, hostele, jakkolwiek. Nie mieliśmy map w telefonach, więc to była naprawdę zupełnie inna podróż. Bardzo barwna, pełna różnorakich przygód, które wynikały z takiego po prostu spokojnego wędrowania po Indiach bez uprzedniego planowania skrupulatnie każdego kroku. 2003 rok też wydaje mi się istotny z punktu widzenia rozmowy o twojej książce, dlatego że to właśnie wtedy została wydana powieść autorstwa australijskiego pisarza Gregorego Davida Robertsa pod tytułem Shantaram. Dobrze mówię? Shantaram. Shantaram. Będę cię o to pewnie często pytała, dlatego że tak jak mówiłam, ja ze światem Indii nie jestem związana, nie jestem w tym kierunku wykształcona i nie chciałabym popełniać błędu. Książka Shantaram, która jest imponujących rozmiarów, bo to jest, zdaje się, blisko 1000 stron, 800 z haczykiem, która w Indiach była, a może nadal jest, absolutnym hitem. Książką, którą czytali wszyscy, nawet piszesz w książce, że ona była nazywana po prostu The Book i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ja się od razu też przyznaję, że o tej książce dowiedziałam się dzięki twojemu reportażowi, więc nie miałam jeszcze okazji jej przeczytać, ale miałam wrażenie, że ten główny bohater Lin, który przyjeżdża do Indii trochę, żeby odkryć siebie, żeby poznać te Indie, oczywiście tylko i wyłącznie do tego momentu, przecież ty też pojechałaś do Indii po raz pierwszy, żeby trochę poznać siebie i ten kraj. Tak, choć moja droga w porównaniu z drogą Lina była zupełnie inna. Na szczęście, bo to była chyba znacznie bardzo spokojniejsza. Tak. Bo Lin ucieka z więzienia, w którym został osadzony w Australii za liczne napady na banki i rabunki. I z tego więzienia ucieka i trafia do Indii po to, żeby się w nich schować, żeby po prostu nie rzucać się specjalnie w oczy. No i wybrał po prostu taką drogę ucieczki, która prowadzi go przez nieoczywiste miejsca, przez nieoczywiste historie, przez nieoczywiste spotkania z ludźmi. I faktycznie Shantaram, w której
Gregory David Roberts, autor tej kultowej dzisiaj powieści, opisuje historię ze swojego życia. Nie jest to książka autobiograficzna, ale jest ona oparta na faktach z jego życia i wszystko, co opisuje w Shantaram, faktycznie miało miejsce. Czyli faktycznie uciekł z więzienia, faktycznie trafił do Indii, faktycznie zamieszkał wówczas w Bombaju, bo fabuła rozgrywa się w latach 80. i wtedy jeszcze wówczas miasto miało właśnie tą oficjalnie nazwę. Faktycznie mieszka w slumsach, gdzie faktycznie leczy ludzi, a później wchodzi w struktury bombajskiej mafii. No i generalnie jest gangsterem, jest uciekinierem, banitą, który żyje trochę bez adresu, bez możliwości planowania swojej przyszłości, bez możliwości wchodzenia z kimkolwiek w bliskie, szczere relacje, bo po prostu okłamuje odnośnie swojej tożsamości wszystkich ludzi, z którymi się spotyka na swojej drodze. A więc, tak jak wspomniałaś, Shantaram trafiło w ogóle na rynek wydawniczy do czytelników i czytelniczek na całym świecie w 2003 roku. To była ta wersja oryginalna, tak, zapisana w języku angielskim. Jeżeli chodzi o tłumaczenie na inne języki, to oczywiście pojawiały się one w kolejnych latach. W Polsce to zajęło 5 lat, 2008 rok, ale jestem w stanie to absolutnie zrozumieć, dlatego że 800 stron, no to rzeczywiście jest kawał pracy, zwłaszcza, że to było chyba takie trochę tłumaczenie z dwóch języków, prawda? On opanował język lokalny, czyli Marathi, którym się posługuje społeczność stanu Maharashtra. Jest tam dużo takich fraz w Marathi, ale no, książka została cała napisana w jego oryginalnym języku, czyli po angielsku. No, w każdym razie tak się akurat złożyło, że 2003 rok to był moment, kiedy książka pojawiła się na rynku i trafiła do czytelników po raz pierwszy. I 2003 rok to był ten moment, kiedy ja miałam szansę po raz pierwszy wyjechać do Indii. I tak na siebie trafiliśmy już na samym początku. I no, ta przygoda z Shantaram dla mnie trwa właśnie już te 21 lat. A no, takim momentem istotnym, który rozgrywa się teraz, jest właśnie publikacja mojej książki, reportażu o mieście Bombaju, Mumbaju, która jest inspirowana miejscami, postaciami, jakimiś zjawiskami społecznymi, zdarzeniami, które opisuje Gregory David Roberts w swojej powieści. I faktycznie wówczas, w 2003 roku, było tak, że ten tytuł był w Indiach bardzo obecny. Nie była to powieść i nie jest ona również w dniu dzisiejszym jakoś szczególnie czytana przez Indusów, mieszkańców Indii, głównie przez tych, którzy przybywają do Indii z daleka, ze świata zachodu, czyli backpackersów, turystów, ludzi, którzy planują swoją krótszą bądź dłuższą podróż po Indiach. Myślę, że to jest pozycja, na którą bardzo łatwo natrafić i faktycznie w bardzo piękny sposób, bardzo taki szczery, pełen czułości, Gregory David Roberts opowiada o Indiach, a stricte o mieście, o dawnym Bombaju, a Mumbaju dzisiaj. No i właśnie niech ten ostatni wątek będzie wprowadzeniem do kolejnych części naszej rozmowy. Skupmy się zatem na Bombaju, który stał się Mumbajem. Co on takiego w sobie ma? Tak jak na początku pytałam cię o to, co mają w sobie Indie, czym one tak fascynują i hipnotyzują, tak ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego Mumbai? Oczywiście, jeżeli mówimy o książce, o Shantaram, to jest to powieść, no, w pewnym sensie, w jakichś aspektach biograficzna, że możemy szukać tu tych wątków i zapewne to jest taki kierunek dla Gregorego Davida Robertsa, prywatny, osobisty, po prostu jego. Ale czy rzeczywiście to miasto jest jak haczyk, który trochę nas zaczepia i zatrzymuje na dłużej? Myślę, że tak. Dla mnie jest takim haczykiem. Ale też, jeżeli chodzi o te wielkie miasta, wielkich Indii, to jest kilka takich przestrzeni, gdzie mieszka tak dużo ludzi. Dzisiaj Mumbai określa się populacji miasta na mniej więcej 22 miliony mieszkańców. Poza tym kolejne wielkie miasta to Delhi, Kalkuta, Bangalore. Jest wiele przestrzeni, które bardzo dynamicznie się rozwijają i tych właśnie wielkich miast, które stają się coraz większe ze względu na tendencję migracji ze wsi do miasta, która funkcjonuje w Indiach i w ogóle w wielu innych państwach świata również. W każdym razie wspomniałaś wcześniej, że Indie są taką zatłoczoną przestrzenią. Oczywiście ludzie w Indiach są wszędzie. Nie ma możliwości za bardzo, spacerując gdzieś po indyjskim miasteczku czy wielkim mieście, poczuć się w nim zupełnie samotnie, ale też jest tam cała masa pięknej przyrody. Są góry, wysokie góry, Himalaje albo trochę niższe, Ghaty zachodnie. Jest pustynia,
jest obszar nadmorski, czyli jest to kraj bardzo, bardzo różnorodny, gdzie faktycznie w tych wielkich metropoliach jest ogromne skupisko ludności, ale poza nimi, na obszarze wiejskim, już nie czuć tak bardzo tego tłoku. Jeżeli chodzi o Mumbai, to jest to miasto specyficzne i dla mnie bardzo ciekawe w porównaniu też z innymi miastami Indii, ze względu na to, że jest to przestrzeń nadmorska, która stała się ośrodkiem sztuki, ośrodkiem kultury, ośrodkiem filmu, tak? I mówimy tutaj o indyjskiej produkcji Bollywood, gdzie faktycznie skupiają się różne społeczności i to wyznaniowe, etniczne, korzystają z różnych języków. Jest to miejsce bardzo kosmopolityczne. Też bardzo dużo cudzoziemców przyjeżdża do Mumbai, żeby zostać tam w ramach jakichś kontraktów na kilka lat albo na jakiś krótszy odcinek czasu. I jest to przestrzeń bardzo szybko się zmieniająca, ale też mocno tkwiąca w jakiejś takiej swojej dawnej historii, w takiej nostalgicznej opowieści o różnych wątkach dawnego miasta. No i mam nadzieję, że twoje słowa będą takim preludium do opowieści o Bombaju, dzisiejszym Mumbaju. Taką zachętą, żeby w tę podróż się wybrać po uliczkach, po wybrzeżu, po slumsach, po wszystkich miejscach, które sprawiają, że miasto jest wyjątkowe, no i które odwiedzali bohaterowie książki Shantaram, która stała się pewnym przyczynkiem do napisania twojej książki, czyli Bombaj, Mumbaj, podszepty miasta. Autorka tej książki, Iwona Szelezińska, dziennikarka, organizatorka wypraw, a także założycielka biura podróży, które specjalizuje się w organizowaniu wypraw do Indii, ogólnie do tej części świata, jest dzisiaj waszym i moim gościem. No i właśnie taką podróż dźwiękową zgodziła się w naszym studiu radiowym zorganizować. Dlatego bądźcie z nami, bądźcie z drogowskazami, bo wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Zgodnie z zapowiedzią, bo przecież nie mogło być inaczej, drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Zazwyczaj jest tak, że w studiu jestem ja, Aleksandra Galant, a także mój gość. Dzisiaj jest to Iwona Szelezińska, autorka książek, dziennikarka, organizatorka wypraw do Indii, a także założycielka biura podróży, z którą spotykam się przy okazji publikacji jej najnowszej książki, czyli Bombaj, Mumbaj, podszepty miasta. Ale tak mi się wydaje, że dzisiaj jest z nami w studiu jeszcze jeden bohater tego spotkania, może nawet można powiedzieć, że bohater najważniejszy. I takie też było moje wrażenie po lekturze książki, że oczywiście mówisz o ludziach, mówisz o miejscach. Shantaram też opowiada konkretną historię, ale tak naprawdę bohaterem tego wszystkiego jest miasto. Jest Mumbai, bez którego twoje przeżycia, twoja historia, twoje podróże, podróże osób, które z tobą wybierają się na wyprawy, nie byłyby możliwe. I też to miasto w książce opisujesz, jakby nadajesz mu pewną sprawczość i charakter, bo piszesz, że to jest miasto, które jest czystym żywiołem, które jest samokształtem, czującym się bytem. Miasto, które powstało z fantazji. No myślę, że dowodem na to jest to, że na początku było to 7 wysp, które zostały usypane w jeden kawałek ziemi, który ze stałym lądem się połączył. No ale właśnie, czy Bombaj jest postacią niezależną, takim bytem samym w sobie? Ja je tak widzę. Faktycznie to miasto jest bardzo twórcze, bardzo szybko zmieniające się. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym się koncentruje w mojej książce i miejsce, gdzie rozgrywa się fabuła Shantaram, to jest to sam południowy cypel Bombaju, czyli skrajne południe miasta. Dzisiaj miasto się oczywiście nadal rozrasta, rozbudowuje, zabierając coraz więcej terytoriów znajdujących się na dalekiej północy, o czym w mojej książce nie ma zbyt wielu informacji, poza tym, że ta rozbudowa trwa, że coraz więcej dzielnic mieszkalnych budowanych jest właśnie z tamtej strony miasta, co jest oczywiście wynikiem ukształtowania terenu, bo z każdej strony południe dawnego Bombaju, a Mumbaju dzisiaj jest otoczone wodą. Samo miasto nie rozrosło się w jakiś taki naturalny sposób wokół albo jakiegoś świętego punktu, jakiegoś miejsca kultu, albo w ramach ruin jakiegoś średniowiecznego miasta czy osady, tylko ze względu na kontakt z morzem i na taką możliwość wybudowania tam dobrze prosperującego później portu, Brytyjczycy zainteresowali się tym obszarem i właśnie tak jak powiedziałaś, dokonali czegoś, co było bardzo na tamten moment wizjonerskie i mocno trzeba było naprawdę z dużym nakładem ludzkiej pracy również
no, takiej przymusowej pracy lokalnych ludzi, jak i z dużym nakładem finansowym stworzyli tą przestrzeń południowego Bombaju, gdzie cała historia miasta się rozpoczęła. Naszą rozmowę rozpoczęłam od wyliczenia różnych skojarzeń, jakie możemy mieć z Indiami. No i przeniosę to na skojarzenia, które mogą towarzyszyć myśleniu o Mumbaju. I wiesz co, no to jest taka kwestia trudna, ale wydaje mi się, że wszyscy mamy to w głowie, że Indie kojarzą się z przerażającą biedą, z ludźmi, którzy mieszkają na ulicach, którzy już tę bezdomność mają jakąś opanowaną, że są całe ulice wytyczone dla osób bezdomnych. Ty też opisujesz slumsy. I to, co mnie uderzyło, to to, że kiedy ja myślę o slumsach, to właśnie myślę o takiej rozpaczliwej biedzie, o trudnym ludzkim losie. Natomiast w twojej opowieści to jest też świat już udomowiony. Świat, w którym oczywiście oprócz pewnych niedoborów jest miejsce na bliskość, na duże umiejętności radzenia sobie. I taką jakąś miałam wrażenie solidarność, sąsiedzkość, takie bycie razem. Bo tak dokładnie jest, tak przynajmniej ja widzę slumsy, ale nie jest to jakieś moje jednostkowe spojrzenie. Jeżeli chodzi o miasto Mumbai współcześnie, to jak już wspomniałam wcześniej, mieszka tam około 22 milionów ludzi, z czego według szacunku statystyk około 50% mieszka w dzielnicach nędzy, czyli w slumsach. To są dzielnice rozrzucone po całym mieście, również na tym skrajnym południu, w tej historycznej części, gdzie ziemia jest bardzo droga, bardzo drogie jest wynajem nieruchomości, a już nie mówiąc o zakupie ziemi. W ogóle Bombaj dawniej i Mumbai dzisiaj jest bardzo drogim miastem. Jeżeli chodzi o pozyskanie nieruchomości, to są to bardzo, bardzo wysokie, kosmiczne ceny. Więc tak de facto nielicznych stać na to, żeby sobie pozwolić na takie bezpieczeństwo, czy taki standard życia, żeby funkcjonować w ramach swojego własnego mieszkania w tym mieście. Slumsy w Bombaju i szerzej w Indiach, ale w Bombaju przede wszystkim, w Mumbaju dzisiaj, są czymś absolutnie nadal żywym i obecnym i są to dzielnice, które cały czas się rozrastają, powiększają pod względem liczby mieszkańców, ale też pod względem terytorium. I wynika to z tego, że w tym dogodnym klimacie, bo w Mumbaju w skali całego roku jest około 30 stopni, można tak naprawdę funkcjonować bez dachu nad głową albo przynajmniej bez bardzo, bardzo solidnego dachu nad głową przez większą część roku. Ten okres monsunu, czyli intensywnych bardzo opadów, jest zapewne tym okresem trudniejszym, ale pod względem klimatycznym jest to po prostu fizycznie możliwe. Slumsy są różne. Są biedniejsze i są takie, które są lepiej zorganizowane i są bogatsze. I faktycznie domy, które się tam stawia współcześnie, są dosyć solidne, czyli są z cegieł i z betonu i mają solidne dachy i mają kilka pięter i mają punkty usługowe na poziomie ulicy. I ja przede wszystkim wychodzę w swojej książce od opowieści o slumsie Ambedkar Nagar, gdzie w powieści Shantaram mieszkał przez pewien moment Lin, główny bohater powieści, i tam prowadził swoją klinikę, był takim samozwańczym lekarzem, medykiem, który ratował ludzi slumsów, biednych, niewykształconych z opresji. No i od właśnie Ambedkar Nagar zaczynam tą opowieść o slumsach, a później przechodzę do innej przestrzeni, która znajduje się w centralnym Mumbaju, trochę bardziej na północ, ale nadal w takim ścisłym centrum miasta, a mianowicie do slumsu Dharavi, który jest najlepiej sportretowanym, najbardziej znanym slumsem, myślę w ogóle, praktycznie nie tylko w Indiach, ale w ogóle na świecie. Jest to ogromna przestrzeń, gdzie mieszka ponad milion ludzi, która poza tym, że jest mieszkaniem, domem dla tej społeczności, to jest jeszcze ich miejscem pracy. Jest to przestrzeń, która w ogóle funkcjonuje jak normalna, zwykła dzielnica. Poza tym, że są dosyć skromne domy, ale jednak w większości dosyć solidne z cegły bądź betonu. Są one ciasno ulokowane, są bardzo wąskie uliczki, które nazywamy gali. I jest to miejsce, w którym ludzie pracują. Tam jest dosyć duża część przemysłowa, o której bardzo wyraźnie, dosyć szczegółowo piszę w swojej książce. Poza tym są miejsca kultu, są punkty medyczne, są miejsca edukacyjne, tak, szkoły przede wszystkim, gdzie dzieci slumsowe chodzą na naukę każdego dnia. I cała masa mieszkańców Dharavi pracuje poza slumsem. W ramach populacji slumsu znajdują się urzędnicy państwowi, znajdują się nauczyciele, znajdują się pielęgniarki itd., itd., ludzie różnych zawodów.
Czyli nie jest to jakieś miejsce, gdzie ludzie czekają od świtu do zmierzchu na to, żeby ten dzień minął, bo w skrajnej biedzie po prostu funkcjonują z godziny na godzinę i nie widzą żadnej możliwości planowania swojej przyszłości, dbania o to, żeby była ona coraz bardziej korzystniejsza. Dla wielu jest to po prostu jedyne miejsce, w którym mogą funkcjonować ze względu na to, że nie stać ich na coś lepszego, ale tak de facto ludzie mieszkają tam od wielu pokoleń, kształcą się, znają języki, zdobywają różne umiejętności, różne kwalifikacje, pracują albo wewnątrz slumsu, albo poza nim. Jest to dzielnica jak każda inna. Przede wszystkim jest to po prostu zwykły indyjski dom. Dom to jest chyba słowo kluczowe w kontekście twojej książki, ale też powieści Gregorego Davida Robertsa. Jest takie określenie, które wydaje mi się w tej chwili już troszkę wyświechtane, bo pasuje do bardzo wielu miejsc na świecie, mianowicie, że to jest miasto kontrastów. No faktycznie ono się pojawia w bardzo wielu rozmowach na temat różnych miejsc. Natomiast ty opisujesz w książce zarówno slumsy, ale pojawia się też na przykład Fontanna Flory, okolice Wrót Indii, hotel Taj Mahal, bardzo wiele restauracji, kina, które no siłą rzeczy w Indiach są bardzo ważnymi miejscami i zastanawiam się, na ile te miejsca są dostępne dla wszystkich. Na ile na przykład bohaterowie Shantaram, ale też ludzie, których poznałaś będąc w Mumbai, rzeczywiście mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść do Cafe Leopold, żeby pójść do innej restauracji czy jadłodajni, którzy regularnie chodzą do kina czy na spacery po tych najpiękniejszych historycznych częściach Mumbai. Myślę, że w dużej mierze faktycznie jest to obszar dostępny dla wszystkich. Jeżeli chodzi o południe Mumbai, tą historyczną część miasta, to jest tam faktycznie bardzo piękna architektura. Nie tylko ta, którą pozostawili po sobie Brytyjczycy, ale również różne obiekty, które powstały w latach 30., 40. XX wieku, które są związane ze stylem w sztuce, w architekturze Art Deco. I taki spacer po mieście jest oczywiście dostępny dla każdego. Jeżeli chodzi o kino, o możliwość pójścia na kolejny topowy film bollywoodzki, to jest to również atrakcja dla każdego. Kina nie są drogie. Spokojnie społeczność slumsu również może się wybrać do kina na film, co ochoczo czyni. W kinach faktycznie jest cała masa ludzi. Kina nie tylko w Mumbai, ale w ogóle w Indiach mają się świetnie i jeżeli chodzi o film, to jest to rozrywka, oglądanie tych historii różnorakich, nie tylko romantycznych, ale też pełnych przygód, dla których punktem wyjścia są jakieś zjawiska społeczne, jakieś problemy społeczne, które gdzieś pokazywane są na ekranie. A więc jest to naprawdę rozrywka, którą Indusi kochają i chodzą do kina całymi rodzinami i to jest bardzo takie dostępne i faktycznie powszechne. Jeżeli chodzi o pójście do restauracji typu Leopold Cafe albo Britannia and Company, o której piszę, albo Kiani, to są takie miejsca prowadzone przez Parsów, społeczność dosyć specyficzną, obecną w zasadzie już na terenie Indii, prawie wyłącznie w Mumbai. No to oczywiście są to może miejsca niedrogie, ale jednak nie na każdą kieszeń. Społeczność slumsów zapewne najczęściej spożywa posiłki wewnątrz swoich domostw. Użyłaś już drugi raz w trakcie naszej rozmowy słowa Indus. To jest chyba moment, kiedy chciałabym, żebyś zgodziła się opowiedzieć o historii tego słowa, tego w jakim kontekście ono jest używane i czy jest używane często. Ale ono może być także punktem wyjścia do rozmowy o Hindusach i o religii, znaczeniu religii w Indiach, znaczeniu religii w Mumbai, bo opisujesz w książce niezwykłe rytuały, które zrzeszają całe tłumy, bo w ogóle chyba hinduizm jest religią, w której jest bardzo wiele świąt, które są obchodzone na ulicach, kiedy całe masy mieszkańców wspólnie je celebrują, ale zastanawiam się też, na ile ta religia jest wymagająca od ludzi i na ile ona determinuje ich życie, na przykład pod takim kątem społecznym. Na przykład, jeżeli chodzi o sytuację kobiet, bo urzekła mnie historia o pociągach. Oczywiście są przeładowane, pełne ludzi, kilkanaście osób na metr kwadratowy, ale są w nich wyodrębnione wagony czy przedziały, którymi podróżują tylko kobiety. Ale co ciekawe, nie ma przymusu, żeby tak było. To jest raczej miejsce, które ma zapewnić im komfort podróżowania. Jeżeli chodzi o słowo Indus, najczęściej w naszym kręgu kulturowym na obywatela Indii używa się określenia Hindus, pisane z wielkiej litery, co nie do końca w dniu dzisiejszym przez indologów jest uznawane za poprawne. Nie jest to niepoprawna forma, ale poprawniejsza to Indus, czyli obywatel kraju, jakim
są Indie. Hindus odnosi się do wyznawcy hinduizmu, czyli piszemy w tym przypadku to słowo z małej litery. I no ja też w książce i w ogóle już się przyzwyczaiłam i używam formy Indus do określenia obywatela kraju, Hindus do wyznawcy religii. Jeżeli chodzi o hinduizm, to jest to oczywiście główna religia kraju. Jeżeli chodzi o statystyki, to około 70% obywateli Indii wyznaje hinduizm. Kolejną największą grupą wyznaniową są muzułmanie i to jest, no jakby powiedzieć tak skrupulatnie, największa mniejszość religijna Indii, ogromna liczba ludzi. Poza tym w Indiach funkcjonują de facto wszystkie religie, które w ogóle obecne są na świecie, czyli mamy społeczność chrześcijańską, mamy dżinistów, mamy buddystów, mamy sikhów, którzy głównie mieszkają w północnej części kraju, ale jednak są obecni na całym obszarze subkontynentu. Mamy dość małą, ale jednak obecną społeczność żydowską. Mamy Parsów, o których wspominam dość obszernie w swojej książce i tak dalej. Tak? Czyli jest to naprawdę absolutnie wielowyznaniowy obszar, co w Indiach jest faktycznie bardzo piękne. Jeżeli chodzi o pozycję kobiet w Indiach i o w ogóle taką sytuację społeczną, to niezależnie tak de facto od religii, trzeba po prostu powiedzieć, że jest to obszar nadal bardzo wyraźnie patriarchalny, gdzie kobieta zawsze jest pod opieką mężczyzny, gdzie w większości mężczyzna podejmuje za nie różne decyzje, ważniejsze bądź całkiem drobne. I nieważne, czy jest to rodzina hinduistyczna, czy jest to rodzina muzułmańska, sikhijska i tak dalej. Są oczywiście religie, sikhizm jest właśnie taką religią, gdzie ta pozycja kobiet praktycznie się zrównuje z pozycją mężczyzny, ale jednak tym frontmanem w świecie Indii jest mężczyzna i tak było dawniej, tak jest nadal dzisiaj. Co nie znaczy, że kobiety nie kształcą się, że nie są aktywne zawodowo, jeżeli chodzi o przestrzeń dużych indyjskich miast, czyli przede wszystkim Mumbai, o którym rozmawiamy dzisiaj, to faktycznie widać kobiety wszędzie, tak? Widać właśnie w pociągach, widać ogólnie w transporcie miejskim, widać je w różnych punktach usługowych, w sklepach, w restauracjach. Chociaż jeżeli chodzi o gastronomię, no to najczęściej faktycznie zatrudniani są tam mężczyźni w różnych biurach i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest to absolutnie jednolicie męska przestrzeń. Tak to w ogóle nie wygląda. Pociągi są tematem dużym, jeżeli chodzi o miasto Mumbai, ze względu na to, że tak jak już wspomniałyśmy na samym początku, jest to miasto, które jest wyraźnie przez wodę ograniczone przestrzennie. Jeżeli chodzi o główną trasę kolejową, to biegnie ona z północy na południe i nie ma specjalnie możliwości, żeby rozbudowywała się na boki. Więc cały taki ruch codziennej komunikacji ma miejsce właśnie na tym odcinku. Z północy na południe jedzie się o poranku, żeby dotrzeć do miejsc pracy. Później po południu czy wczesnym wieczorem praktycznie wraca się z południa na północ, żeby wrócić do domu, do tych części rezydencyjnych miasta. I na tej linii, na tym trakcie nieustannie panuje faktycznie ogromny tłum. W książce piszesz, że codziennie tę trasę północ-południe pokonuje około 8 milionów ludzi. To jest 4 razy tyle, ile mieszka w Warszawie. Są to liczby ogromne, ale chciałabym tu nadmienić, że tej skali indyjskiej w ogóle nie należy przekładać na skalę europejską, czy ściślej mówiąc jakąś skalę naszą polską, bo są to obszary, które faktycznie trudno ze sobą porównać. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ludzi, o liczby, o jakieś statystyki, to są one zupełnie niewyobrażalne, jeżeli byśmy mieli ze swojej rzeczywistości jakoś tak poprzez te liczby w sztywne dane wyobrazić sobie funkcjonowanie tej przestrzeni. Tylko po prostu się nie da zrobić. Jakoś te 8 milionów podróżnych codziennie w tej komunikacji miejskiej, no z naszej perspektywy jest to faktycznie ogromna grupa ludzi, bo tak jest, ale tam to działa, tam to funkcjonuje i to w jakimś takim względnym porządku. Między innymi dzięki temu, że koleje indyjskie są dosyć dobrze zorganizowane, między innymi dlatego, że jest wydzielona faktycznie przestrzeń wagonów dla różnych grup społecznych, nie tylko dla kobiet, ale też dla osób starszych, dla osób potrzebujących pomocy, dla ludzi, którzy mają jakieś większe ze sobą towary do przewożenia i tak dalej, i tak dalej. No i w pociągach podmiejskich, jak i również dalekobieżnych w Indiach są tak zwane wagony dla pań,
wagony dla kobiet, w których mogą podróżować kobiety, ale tak jak powiedziałaś, nie muszą, bo mogą również być obecne w tym tak zwanym generalnym wagonie. Wiesz, ja nie bez powodu zapytałam cię o religię i to, co ona może determinować, a może nawet czego może od ludzi wymagać. Również dlatego, że mam wrażenie, że w tej części naszej rozmowy udało nam się opowiedzieć o Indiach, ale przede wszystkim o Mumbai'u jako mieście dużym, rozwijającym się, dynamicznym, ale takim, który czerpie ze swoich tradycji, które pamięta o swojej historii i wciąż te tradycyjne prawidła w nim funkcjonują. A w trzeciej, finałowej części naszej rozmowy chciałabym skupić się na zmianach, tym powiewie świeżości, który Mumbai do siebie dopuszcza, żeby zaznaczyć, że to miasto nie jest skostniałe i zabetonowane w tym, co było kiedyś, tylko że jednak jest to miasto, które się zmienia i rozwija, bo myślę, że to warto mieć na uwadze, kiedy się myśli nie tylko o Mumbai'u, ale o Indiach w ogóle. Jest to możliwe dzięki obecności Iwony Szelezińskiej, autorki książek, dziennikarki, organizatorki wypraw. Spotkałyśmy się dzisiaj ze względu na jej najnowszą książkę, czyli Bombaj, Mumbai, podszepty miasta. Tych podszeptów miasta mam nadzieję, że słuchamy także w trakcie tego dzisiejszego spotkania, dlatego zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami i zostali z drogowskazami, bo słyszymy się z powrotem już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. No i przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Iwona Szelezińska, autorka książek, dziennikarka, organizatorka wypraw do Indii, a także założycielka specjalizującego się w tym biura podróży. Dzisiaj jest z nami także Mumbai, 22-milionowe miasto w Indiach, dlatego że o nim rozmawiamy, bo też ono jest głównym bohaterem najnowszej książki Iwony pod tytułem Bombaj, Mumbai, podszepty miasta. W poprzedniej części rozmawiałyśmy o historii Mumbai'u, o tym, jak on czerpie ze swojej tradycji, religii, historii, ale myślę, że warto też zaznaczyć, że to jest miasto, które się zmienia. W książce piszesz, że tam wszystko ciągle rośnie. Rośnie liczba decybeli, rośnie liczba aut, ale rośnie też dostęp do usług medycznych, rośnie dostęp do edukacji. Także można powiedzieć, że też zmienia się sytuacja ludzi, którzy w nim żyją. Tak, zmienia się. Pomimo, że jest to miasto, które charakteryzuje ogromna rotacja ze względu na sezonową migrację albo taką, która trwa dłużej niż jakiś tam wycinek w roku. Jeżeli chodzi o sezonową migrację, to jest to migracja ze wsi, kiedy to akurat nie ma pracy na polu i można pojechać gdzieś dalej, żeby pracować, zarobić pieniądze przy jakichś konstrukcjach. Jest to opcja dla niewykwalifikowanych, niewykształconych pracowników wsi, głównie mężczyzn. A jeżeli chodzi o taki dłuższy pobyt w mieście, no to oczywiście miasto oferuje dla ludzi różnych zawodów, różne przestrzenie, czyli i wykwalifikowani ludzie, bardzo wykształceni z całego świata są w stanie funkcjonować w Mumbai'u i przez jakiś czas na jakichś kontraktach albo na stałe urządzić tam sobie bardzo przyjemnie swoje codzienne życie. No ale też bardzo dużo osób nadal z bardzo tradycyjnej, konserwatywnej przestrzeni wsi przyjeżdża do Mumbai'u, żeby pracować tam zarobkowo. Czasami są to samotni mężczyźni zostawiający rodziny we wsi, a czasami przeprowadzają się całymi rodzinami. I to, co jest wyjątkowe w Mumbai'u, to fakt, że jest to miejsce dla każdego. Dla osoby biednej, dla osoby bogatej, dla osoby wykształconej, dla takiej, która nie miała szansy dotrzeć do szkoły, dla ludzi różnych religii, dla ludzi różnych języków. I to, myślę, wpływa na dynamikę tej przestrzeni, na to, że jest to miasto tak bardzo różnorodne, wielowątkowe, no i też dające ogromną możliwość rozwoju swoim mieszkańcom. Ze względu też na to, że jest to przestrzeń biznesowa Indii, przestrzeń związana z filmem i szerzej mówiąc z kulturą, ze sztuką. Również jest to bardzo twórczy punkt na mapie Indii i już myślę, że w tych słowach widać taką dynamikę specyficzną, różnorodność, wielowarstwowość, wielowątkowość tego miasta, dawnego Bombaju i Mumbai'u dzisiaj. Południe miasta, o którym piszę głównie w swojej książce, jest pełne starych historii. Tak, to właśnie tam Brytyjczycy wybudowali wielki port, to oni wybudowali pierwszą dzielnicę mieszkalną i taką administracyjną nazywaną fortem, wokół której rozrastały się kolejne przestrzenie Bombaju.
No wiemy już, że dzisiaj miasto się znacznie rozrosło. Liczy około 22 milionów ludzi i zagarnia coraz bardziej na północ wysunięte przestrzenie i tam są głównie części rezydencyjne miasta. Jeżeli chodzi o tą dynamikę i rozwój, to w ogóle widać to obecnie w całych Indiach. Pod względem infrastrukturalnym Indie zmieniają się w ostatnich latach bardzo szybko. W Mumbai również na ulicach widać nieustanne prace, czy na nabrzeżu, czy związane z budową kolejnych linii metra, czy rozbudową kolei. Powstają nowe mosty na zatokach na Morzu Arabskim, więc takie twórcze działanie albo infrastrukturalną rozbudowę miasta widać faktycznie gołym okiem. To, co mnie bardzo uderzyło, kiedy czytałam twoją książkę, to pewna otwartość, której wydaje mi się, że brakuje we wielu miejscach w Europie, którą mamy za taką bardzo postępową, zwłaszcza tę środkowo-zachodnią. Chodzi mi o kwestię płci. Nie zdawałam sobie sprawy, że indyjskie prawo, indyjska konstytucja wyróżnia trzy płcie. Kobiety, mężczyźni, no i nie wiem, czy dobrze wymówię, hidżry. Mhm. Hidżry, czyli osoby, które deklarują się jako reprezentujące trzecią płeć. Kim one są? Czy one są na ulicach Mumbai widoczne? I czy, powiem to wprost, czy one rzeczywiście przykuwają uwagę, czy to jest coś absolutnie zupełnie naturalnego? Są bardzo głośne, bardzo kolorowe i generalnie myślę, że wcale nie starają się jakoś tak wyglądać nieatrakcyjnie i niewidocznie. Są obecne na terenie całych Indii, nie tylko w Mumbai, ale w Mumbai ze względu na kinematografię indyjską, na liczne hale produkcyjne Bollywoodu i na taką właśnie dynamikę, kosmopolityczność, możliwość funkcjonowania w tym mieście dla każdego, jest ich faktycznie znaczna grupa. Jeżeli chodzi o Indie, to tak tradycyjnie Indie, dawne Indie, w ogóle nie miały, czy w religii, i to chodzi o religię, o hinduizm, o islam też, o dżinizm, buddyzm, nie miały problemu z wyróżnieniem osób niebinarnych. To zmieniło się w czasach kolonialnych, kiedy Brytyjczycy stali się kreatorami lokalnego prawa. No i niestety przez długie, długie lata była to społeczność osób dyskryminowanych, marginalizowanych i tak jest niestety do dnia dzisiejszego, pomimo, że całkiem niedawno konstytucja indyjska i nowe prawo indyjskie uznało ich pełnoprawne funkcjonowanie jakby w społeczeństwie jako właśnie osoby, które mogą same określić swoją tożsamość płciową, czyli no osoby trzeciej płci, hidżry. Kolejna zmiana, której nie połączyłabym z Indiami, których mieszkańców kojarzę jako bardzo rodzinnych, a te rodziny są wielopokoleniowe, bardzo sobie oddane, to jest to, że dzieci, najmłodsze pokolenie, one już nie są zainteresowane kultywowaniem, przejmowaniem rodzinnych interesów, biznesów. Firma, restauracja przechodziła z pradziada na dziada, z dziada na ojca, z ojca na syna, no a ten syn nie jest już tym zainteresowany. Jeden z właścicieli restauracji, z którymi rozmawiasz, mówi wprost, że jego dzieci nie są zainteresowane przejęciem restauracji i on tak naprawdę nie wie, czym oni się zajmują. Myślę, że to akurat jest sytuacja absolutnie uniwersalna, którą moglibyśmy tę opowieść rozszerzyć na inne kraje świata. W Indiach faktycznie może te zmiany zachodzą trochę wolniej i konfrontujemy się z nimi trochę później, ale po prostu wszędzie pojawiły się całkiem nowe zawody. Jeżeli chodzi o przemysł IT, to on bardzo prężnie rozwija się w Indiach, w Mumbai również, ale taką przestrzenią najwyraźniej skupioną na tym obszarze jest Bangalore, które uważane jest za indyjską Dolinę Krzemową. A więc jest cała masa nowych możliwości. Świat jest otwarty. Dla Indusów wyjazd zagraniczny nie jest czymś jakkolwiek nieosiągalnym, więc cała masa ludzi wyjeżdża do różnych krajów, żeby się uczyć, żeby podjąć tam pracę zarobkową, ale też taką, która jest zgodna z ich kompetencjami, która jest zgodna z ich zawodowymi ambicjami. Więc myślę, że w taką migrację poza Indie dzisiaj wybierają się ludzie faktycznie z majętnych domów, dobrze też może już gruntownie wykształceni w Indiach, którzy poszerzają jeszcze swoje kompetencje gdzieś dalej i to jest jedna grupa ludzi, ale też cała masa młodzieży,
która dopiero rusza w świat, nawet u nas w Polsce, w Warszawie przede wszystkim. Jest w tym momencie spora grupa Indusów, studentów, którzy przyjechali tutaj po to, żeby zdobyć wykształcenie. Widzimy ich pracujących w różnych miejscach, albo mamy sąsiadów Indusów, ja na przykład mam. I generalnie na ulicy Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia. Myślę, że teraz spotkanie kogoś z zewnątrz, czy to z Indii, czy z Nepalu, czy no z Wietnamu, jakkolwiek, no już coraz jest mniej nieoczywistą sytuacją. A więc Indie, jeżeli chodzi o takie tradycyjne podejście do wykonywania pracy, jak to było dawniej, że z dziada na ojca, z ojca na syna i tak dalej przychodzi warsztat, czy jakaś właśnie jakiś punkt usługowy, czy restauracja, no to już jest w tym momencie sytuacja zupełnie inna. Po prostu młodzi ludzie mają szansę sami zdecydować, co chcą robić w życiu i pewnie jak tylko mogą, rodzice ich w tym wspierają. Iwona, nasza rozmowa powoli zbliża się do końca, ale tak ad vocem tego, co powiedziałaś, chciałam przywołać historię, którą opisałaś, która chyba poruszyła mnie najbardziej. Człowiek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje na ulicy Mumbai herbatę. Ja znów nie podejmę się wymówienia nazwy profesji, którą on wykonuje, no ale wyszło na to, że to jest człowiek, który zostawił swoją rodzinę na wsi, który jest no, jedyną pracującą i zarabiającą osobą w rodzinie. Ma żonę, ma starszych rodziców, ma dzieci i on jedyny pracuje zarobkowo, właściwie wszystkie pieniądze im przesyła i on mieszka, żyje na ulicy właściwie połowę swojego życia i robi to po to, żeby, jak przywołujesz jego słowa, jego dzieci już nie musiały się poświęcać, żeby on był tym ostatnim, który to robi. Myślę, że takich historii jest nadal sporo w przestrzeni indyjskich miast, nie tylko w Mumbai, też wsi. Ale generalnie, że to też może być taki moment przełomu, kiedy faktycznie ci młodzi ludzie, bo wszystko się rozgrywa o zdobycie wykształcenia. Wszędzie widać pięknie ustrojone w mundurki dziewczęta oraz chłopców idących o poranku, a później wracających wszystkich o tej samej porze, bo tam jest to zorganizowane przyjaźnie niż u nas, czyli zajęcia szkolne zaczynają się o tej samej godzinie i kończą o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, co ułatwia, myślę, rodzicom zorganizowanie takie logistyczne dnia. Współcześnie w Indiach kształcą się dzieci slumsów, kształcą się dzieci zamożnych mieszkańców kraju, dzieci klasy średniej i generalnie dostęp do edukacji jest powszechny. Waszym i moim gościem była dzisiaj Iwona Szelezińska, autorka książek, dziennikarka, organizatorka wypraw do Indii, a także założycielka biura podróży. Ta rozmowa już się zakończyła, ale oczywiście ona jest do waszej dyspozycji. Gdybyście chcieli powtórnie jej wysłuchać albo polecić komuś, żeby to zrobił, to zachęcam was do zajrzenia na kanał Drogowskazów w serwisie YouTube albo na Spotify. Ona już tam jest i będzie, z tego co wiem, zawsze. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o drogowskazach lub skontaktować ze mną czy z Michałem, to zachęcam was do odwiedzenia naszego drogowskazowego Facebooka. To jest najszybszy i wydaje mi się najpewniejszy sposób, by się z nami skontaktować. No i cóż, ja się troszkę rozmarzyłam, dlatego kończę już to nasze dzisiejsze spotkanie, ale niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.